No więc dzisiaj odbywają się zawody, pierwszy dzień zawodów i skaczemy z 27 metrów do wody. Wcześniej robiłem to profesjonalnie, że trenowałem bardzo dużo, jednak pandemia wszystko pozmieniała. Rok 2020, również dwójka dzieci, więc myślę, że teraz mam nie po kolei w głowie, że to robię z taką ilością treningu, jaką miałem, bo no, na przykład no jak się wpada w tą rutynę i się robi to codziennie, cały czas się jeździ po świecie, to jakby ciało się nawet przyzwyczaja do tego. Wczoraj wykonałem parę skoków, które było... normalnie wpadłem i na nodze mam po prostu siniaki, nie wiem skąd one się biorą, ale ciało nie jest tak przystosowane, więc teraz dopiero jakby doceniam, ile wkładu poświęcałem wcześniej. Teraz to dopiero mogę zobaczyć i widzę to. High diving nie jest dyscypliną olimpijską. Słyszałem, że były takie przymiarki, ale wszystko zmierza chyba w dobrą stronę. Coraz więcej mamy zawodników, liczba rośnie. Tak jak mówiłem, że był ten czas pandemii, ale mamy 30 zawodników, czyli więcej niż na ostatnich mistrzostwach. Też kobiet jest więcej, 20 kobiet będzie startowało, więc zobaczymy. Może wtedy, jak zostanie olimpijską dyscypliną ten sport, może nie będę brał udziału, ale może będę trenerem wtedy czy coś, zobaczymy. Pierwsze to jest take-off, czyli odbicie. Musi być silne, nie za bardzo do przodu. Dalej wykonuje się różne ewolucje, salta, śruby. Też oczywiście wejście do wody jest bardzo ważne, żeby było czyste, bez tego rozprysku. I to się wszystko sumuje. Też są różne grupy skoków. Do przodu, do tyłu, skok delfina, auerbacha i skoki z rąk.